Najazdu takich tłumów Zblewo chyba się nie spodziewało, a to za sprawą 16. Festynu Kociewskiego, który odbył się na miejscowym stadionie. Na dużą frekwencję wpływ miała nie tylko słoneczna aura, ale też przygotowany program. Były liczne atrakcje dla dzieci, konkursy, a na scenie wystąpili lokalni wykonawcy. Rozegrano konkurs sołectw, który wygrało sołectwo ze Zblewa. Z kolei najsmaczniejszy letni deser kociewski przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Karolewa. W tym roku po prostu mamy deser letni na zasadzie podobnej, bo jest śmietana, są wiśnie kandyzowane, które są zasypywane cukrem, gdzie się wytrąca taki przepiękny soczek i później się go gotuje, gęstnieje. I tutaj dodaliśmy to na dół z wisionkami wypestkowanymi. Później jest śmietana, ubita delikatnie i podciągnięta również troszeczkę żelatyną, bo wiadomo, są warunki pogodowe, jakie są. A na wierzch zrobiliśmy po prostu taki sosik, taki dip na zasadzie twarożku ze swojskiego mleka. Dodane do tego było jeszcze troszeczkę masełka, wszystko zmiksowane i wtedy dodaliśmy miętę, którą żeśmy zamoczyli i powstał taki przepyszny smaczek, taki orzeźwiający mięty. Nie jest to zbyt ostry smak mięty, ale jednak jest wyczuwalny. No a na wierzchu, żeby było weselej, mamy tą dekorację z mięty, którą mamy w ogródku i wisienki, które w tym roku już zaowocowały, które były zasypane cukrem, wyglądają jak ze szronem. Publiczność bardzo dobrze przyjęła występ zespołu Bayer Full, który w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia. Moja mała prawdziwa, że ty o tym już wiesz. Wiele razy się spotyka, każdy boi się. Moja mała prawdziwa, że ty o tym już wiesz. Wiele razy się spotyka, każdy boi się. Z okazji jubileuszu zespołu Bayer Full na akordeonie zagrał wójt gminy Krzysztof Trawicki. A w sercu pozostanie te złota smutek żal. A w sercu pozostanie te złota smutek żal. Tak, ja się czuję aktorem też tego wydarzenia i jestem od samego początku do końca na scenie i jakby żyję tym i rzeczywiście jak trzeba to i potrafię zagrać z tymi gwiazdami czasami na akordeonie. Dzisiaj w związku z tym, że było 30-lecie działalności Bayer Full, no to przy moim akompaniamencie mojego wyuczonego instrumentu, jakim jest akordeon, zaśpiewaliśmy 100 lat, jak szybko mijają chwile. Pięknie to brzmiało w potężnym wielotysięcznym chórze, więc sami widać było, że byli zaskoczeni. A firma Kropidłowski zrobiła, która u nas ma przepiękną cukiernię i piekarnię, przepiękny tor, który wręczyliśmy jubilatom. Sporą dawkę dobrej zabawy i energii zaserwował publiczności jeden z najpopularniejszych obecnie polskich zespołów Enej. Festyn kociewski to nie tylko dobra zabawa, ale też dobra okazja do tego, by wesprzeć osoby potrzebujące pomocy. Sokół Zblewo prowadził akcję charytatywną, w której zbieraliśmy pieniążki na leczenie naszego zawodnika Adama Wierzby, który niedawno dowiedział się, że ma złośliwego raka. Akcja przebiegała tak, że po prostu zbieraliśmy pieniążki do puszek. Chłopacy, nasi zawodnicy chodzili po placu, zbierali
pieniążki do puszek i również gmina ofiaruje nam jakieś pieniążki z loterii, także chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Państwu za to, że byliście tak hojni i dzięki Waszej pomocy na pewno przedłuży nasze nadzieje na to, na wyleczenie Adama.